Dzień dobry Państwu i dobry wieczór. Mówimy o tym, w jaki sposób artyści wytwarzają w naszym umyśle ten efekt wow, który powoduje zaintrygowanie dziełem sztuki. No, do tej pory mówiliśmy o tym, co artysta robi, żeby dzieło sztuki się podobało, a tym razem będziemy chcieli powiedzieć o tym, co można zrobić, żeby dzieło sztuki powodowało u nas strach. A strach jest bardzo silną emocją i nie możemy przejść wobec takiego dzieła obojętnie. Dlatego pragnę dziś Państwu zaprezentować tę reklamę. A więc coś, no, o czym do tej pory nie mówiliśmy, bo raczej zajmowaliśmy się malarstwem, ale w tym przypadku widać, jak można działać na widza. Zwróćcie Państwo uwagę, że reklama jest w sumie miła, taka ładnie ubrana pani, koło niej elegancki mężczyzna, takie ciacho. I jednak patrząc na tę reklamę odczuwamy pewien niepokój. A skąd się ten niepokój bierze? Przecież wszystko tu jest w porządku. Otóż nie jest w porządku. I tu specjalnie dla Państwa wytłumiłem pewną część tego obrazu, po to, żeby podkreślić co. O, widzicie Państwo, tam jest duch. Straszny duch mieści się między tymi dwiema postaciami, ale to nie jest wszystko, co tam jest straszne. W tym duchu wpisana jest jeszcze taka wredna morda. A oprócz tego pojawiają się tutaj dłonie, które nie należą do żadnej z tych postaci. Jedna z tych dłoni zrywa tej pani łańcuszek, a druga z tych dłoni nie wiadomo do kogo należy. I ma wyraźnie złe zamiary. Zobaczcie Państwo, to jest tylko część tego negatywnego przekazu zawartego w tym obrazie. Ale ten obraz bardzo silnie działa na naszą podświadomość, nawet jeśli świadomie tego nie odbieramy. Bo na pierwszy rzut oka widzimy parę, którą łączy być może jakieś uczucie, być może ten pan chce tej pani zaproponować coś, o czym nie powinniśmy mówić. I zobaczcie Państwo, jak silny ładunek emocjonalny został zawarty w tym obrazie. Pozornie niewinnym, a jednak zawierającym sporo takich elementów, które trafiają do naszej podświadomości i powodują to, że zaczynamy się bać duchów. I z takim strachem przed duchami żegnam Państwa, zapraszając na kolejny odcinek za tydzień. Aha, 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 aha.